Pytanie, czy nie martwią pana sygnały, że po pierwsze to, że jeszcze nie ma pieniędzy z KPO? To jest pierwsze pytanie i od tego zacznijmy. Martwi. A jak bardzo? Bardzo. Bardzo mnie to martwi, dlatego że jako jedna z niewielu formacji głosowaliśmy za tymi pieniędzmi z KPO. Ale mam dla pana dobrą informację. Było wczoraj spotkanie koalicji. Mam informację, że te środki finansowe zostaną do Polski skierowane. Problem z tym, co zrobił, i to w ogóle mówię bez żadnych jakby emocji, co zrobił z polskim prawodawcą PiS, jest tak wielki, że trzeba wiele więcej odkręcić, niż żeśmy zakładali na początku.